Akcja Zima trwa od kilku miesięcy, ale ta prawdziwa, mroźna zima w Częstochowie właściwie dopiero się rozpoczęła. A czy możemy już mówić o jakichś oszczędnościach, w związku z tym, że do tej pory tej zimy właściwie nie było? My, jak co roku, mamy zabezpieczone pieniądze na akcję Zima. W tym roku mamy zabezpieczone około 9 milionów 700 tysięcy złotych. To są pieniądze, które częściowo wydaliśmy już w grudniu, częściowo wydajemy teraz od stycznia. Na chwilę obecną mamy zaangażowanie na poziomie 4,5 miliona złotych, ale doświadczenie lat poprzednich pokazuje, że tak naprawdę dopiero w okolicach kwietnia można by podsumowywać akcję Zima. Mamy taki, taki standard ostatnio, ostatnich lat, że na przełomie marca, kwietnia, a bywały i lata, że, że na początku maja musieliśmy uruchamiać akcję Zima ze względu na intensywne opady śniegu. W związku z tym no, na chwilę obecną mamy zaangażowanie na poziomie 4,5 miliona złotych, ale no nie przywiązywałbym się do tych danych, widzimy co się dzieje za oknem, jeszcze czeka nas dobry miesiąc zimy.